złapi. Nic nie robi, a kurde gnaty bolą. Mięśnie, ścięgna, wszystko. Pojęczeć też dobrze. Uszaki. Cyk. O, jak ochoczo piją. Pozdrowienia dla tych, co mówią, że króliki bez wody można hodować. Powiedz to temu królikowi. Każdemu jednemu. O. Proszę. Short edukacyjny tak zwany, Abi, wiesz? No, trzeba edukować to biedne społeczeństwo. Mało kto na czymkolwiek się zna. Jak ktoś się zna, to kurde mało gada. Wiesz? To jest problem dzisiejszych czasów. A ci, co właśnie kurde nic nie wiedzą, najwięcej nawijają. O wszystkim. O. No i macie. I tak się karmi króliki, proszę Państwa, raz na dobę. O, tutaj piękne samiczki. Tu chyba jeden samiec z nimi latał. Trzeba by było też sprawdzić je pod kątem ciążowym, ale nie chce mi się trochę. Nie, tutaj samca zabierałem chyba. A to nie, to jest samiec. O, no. To tam powinno być wszystko wywalone już, nie? No, przed nowym rokiem to trzeba zrobić, bo pamiętam na początku stycznia miałyby być pierwsze wykoty, jak liczyłem. A jak będzie, to się okaże. Nawet nie mam gdzie tego wsadzić teraz. Tam klatka rozwalona. Tam sobie w środku wykotniki wstawić. Tu niech się kocą. Nie, Abi? Jakoś tu będzie, jak zawsze. No. I na koniec jajeczka. Zbieramy. Światło już zgasło. Ale kury żyją. Już, także zgaszone światło nie przeszkadza. Jaka kolejka. Dzisiaj będzie z 1000 jajek, kurde. Zobacz. Jest w pół do ósmej. Nie, ósma gdzieś może być już. A tu będzie 40 jajek. Na 50 kur. Kogus też niesie. Jak ktoś wam mówi, że nie, to głupoty gada. Widzicie, farmer inaczej mówi. O, kury po 3 jaja noszą, co najmniej. U farmera, tak omówcie. Jak rodzina na święta przyjedzie. Sprawiajcie pozory chociaż, że się znacie. O, ta 2 jajka zniosła, słaba kura, narosł. A ta 3, o, pięknie. Taką kurkę zostawiamy w stadzie. Chyba jest 50 jajek. O, a ta 4, jeszcze lepsza. Widzisz, jak się niosą? O 8, proszę Państwa. Co to znaczy? To znaczy, że jest światło, które robi robotę, kura wcześniej schodzi z grzędy. Ta silniejsza, ta zdrowsza, ta młodsza. Zdąży zjeść się, napić i od razu się wbija i niesie jajo. I to jest efekt, proszę Państwa. O. Pierwszy dzień świąt, poniedziałek. A ja już sapany, jakbym zlazł z twojej teściowej. Co robimy? Poziom wody diametralnie wzrasta. Pod
podniosą trochę. Ciężki, kurde, motyw jest. Ale idzie jakoś powoli. Już pół metra podniosą chyba. O, jak skręciło. O ty kurwa. Jebo pies. Jebo. Nie da rady, juchu. Wyżej. Na następny rok 30. Kurwa, jak najwyżej ją wciągnąć i chuj. Za ciężka jeba. Kurwa. I tyle, bo już w wodzie opony były. Powinny być tutaj opony. Pół metra jeszcze do góry. Ale to chuj. Nie ma mojej siły. Kurwa. Kurwo jebana. Także wszystkiego dobrego jeszcze raz.
każdemu jednemu i każdej jednej widzce, żebyście żyli długo, dłużej ode mnie, żebyście dłużej ode mnie mogli oglądać super produkcje farmerskie. Zobaczcie, co dostałem od Krzysia. Kalendarz pszczelarza z pasją. Nauka plus praktyka, dochodowe pszczelarstwo. Nie, no to ja już mam dochodowe pszczelarstwo, bo dużo zarobiłem w tym roku. Więc już praktyki i nauki nie trzeba. Dziękuję bardzo, Krzysiu. Ale kalendarz się przyda. O, i tu notatki można robić. Tak więc... no, na pasiece na pewno to się przyda. No i też w wolnej chwili fajnie poczytać nerwy skrzydła, malejąca kolejność nocycepcji. No to tego to ja nawet nie słyszałem nigdzie, nie? Tak więc ból istnienia. To ja to codziennie mam. No, ja sobie chwalę książki ogólnie, nie uważam, że to jest zbędne, ale podkreślam, że ja książki takie unikam raczej, bo jest ogólnie, jest za dużo wiedzy do przyswojenia i to jedynie mętlik. To jest dobre, jeśli masz problem, żeby gdzieś się odwołać do jakiegoś artykułu czy coś, zgłębić jeden jakiś aspekt, nie? Ale jeśli, wiecie, myślicie, znaczy może jacyś wybitni naukowcy to mają takie... taką możliwość, że przeczytają, przyswoją elegancko, a ja to nie, ja mogę to przeczytać, ale przyswoję parę ciekawych rzeczy, a resztę zapomnę. Tak więc temu nie poświęcam czasu na takie książki. Uczę się z praktyki i co mnie interesuje, szybko sprawdzam na YouTubie i w Google, nie? Że czytam takie rzeczy, ale najwięcej chyba filmy mnie uczą. Bo jest zobrazowane, jest wytłumaczone i przynajmniej widzę, jeśli chcę coś wiedzieć z hodowli o brojlerach, to ja cisnę w kanały, gdzie ktoś ma brojlerów albo pełne kurniki, że to przemysłowo bardziej skala, to tam są ciekawe rzeczy, ale wiadomo, nie do zastosowania też na moją skalę do końca, ale jest parę rzeczy, które warto wiedzieć, nie? Oni się znają, bo to jest konkretny biznes, nie? Więc nie mogą sobie pozwolić na niewiedzę i jakieś błędy podstawowe. No, ale przeważnie właśnie szukam mniej więcej gospodarstw takich jak u mnie, większe, troszeczkę mniejsze, gdzie ludzie na swój sposób ogarniają właśnie takie rzeczy jak ja ogarniam i od takich ludzi można wiele się nauczyć. Tak więc też zachęcam was wszystkich do nauki w ten sposób i nieważne czy masz ziemię, czy cokolwiek takiego robisz, ale jeśli ciebie to interesuje, no to dbaj o swoje zainteresowania, zgłębiaj wiedzę, a nigdy nie wiadomo, może wymyślisz dobry plan i jeszcze w dzisiejszych czasach jest to możliwe, można jakieś czy gospodarstwo, czy kawałek ziemi kiedyś kupić. To wszystko zależy od planu, nie, Abi? I od uporu, od konsekwencji, nie? A my konsekwentnie idziemy i tak jak powiedziałem na początku, idziemy łapki i łebki dla Biszona damy. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Przed nowym rokiem jeszcze coś pewnie wpadnie, także nie będę tutaj życzył dobrego następnego roku. Na razie.